Pielgrzymka biegowa różni się od zwykłego biegu i wymaga dość specyficznych przygotowań. Zapisy trwały może dosyć długo, dlatego że bardzo wcześnie ogłosiliśmy je, ogłosiliśmy już je w, w grudniu, także gdzieś tam myślę w okolicach czerwca zostały zakończone z jakąś tam odrobiną rezerwy, ale generalnie w czerwcu mieliśmy zamkniętą, planowaną ilość osób. Chętnych do udziału było więcej, ale z uwagi na charakter biegu organizatorzy musieli ograniczyć liczbę uczestników. 50 osób podzielone na 8 sztafet, sztafety dobierane tak zwaną siłą sztafety, czyli umiejętnościami. I też tafety biegną w cyklu 15-minutowym, z tym, że to jest umowny taki cykl, bardziej ze względów logistycznych, bardziej ze względów bezpieczeństwa i takiego porządku na trasie. Hasłem tegorocznej pielgrzymki biegowej są słowa: Biegniemy z mocą ducha świętego. Obok wymiaru religijnego, pielgrzymka ma także cel świecki: to popularyzacja biegania masowego na długich dystansach. Cały czas realizujemy ten program duchowy, identycznie jak pielgrzymki pieszej, więc kto chce w poszczególnych elementach duchowych uczestniczyć częściej, bardziej aktywnie, ten oczywiście siłą rzeczy biegnie więcej. Uczestnicy biegowej pielgrzymki na pokonanie dystansu około 200 km mają dwa dni. Trzeciego dnia, czyli 13 sierpnia, biegacze połączą się z 41. pieszą pielgrzymką Diecezji Radomskiej, wędrującą do Częstochowy od 6 sierpnia. We wtorek wszyscy razem wejdą na jasną górę.